Witam serdecznie w dzisiejszym materiale, w którym porozmawiamy sobie na temat różnego rodzaju wymówek, różnego rodzaju sytuacji, które nasza własna głowa tworzy po to tylko, aby zapobiec wysiłkowi, aby zapobiec temu, żebyśmy osiągnęli tak naprawdę sukces. I mimo że brzmi to kuriozalnie, brzmi to troszeczkę nawet dziwnie, to tak właśnie jest. Są to pewnego rodzaju wymówki, które sprawiają, że nie możemy ruszyć z miejsca, że nie możemy w czymś wytrwać, że nie możemy kontynuować. Tak więc, jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, jak to naprawdę wygląda, zapraszam Cię do tego materiału. Pierwszą z takich wymówek jest: zacznę, gdy wszystko się ułoży, gdy już wykonam ten swój plan, gdy coś tam się wydarzy, nieważne, gdy już będzie po operacji, gdy już dostanę tą nową pracę, gdy już przeprowadzę się do tego miasta. I doskonale to rozumiem, masz prawo do czegoś takiego. Sam nawet byłem ofiarą tego typu wymówek w przeszłości. Zdarzało mi się powoływać na tego typu wydarzenia z życia, które brzmią na pozór bardzo racjonalnie, bo przecież właśnie wtedy wydawałoby się, będzie najlepsza okazja ku temu, aby zacząć. No, od nowego roku, od nowego tygodnia, wszystko jedno kiedy. Natomiast są to tylko i wyłącznie wymówki, tak więc przestań ich używać, zacznij tak naprawdę robić to, co chcesz robić wtedy, kiedy rzeczywiście chcesz to zrobić, i pozbądź się tego sposobu myślenia, a będzie Ci dużo łatwiej. Jedną z kolejnych form walki naszego umysłu z samym sobą jest usprawiedliwianie się w taki sposób właśnie, na przykład, że zacznę jutro, gdy będę mieć więcej czasu. I to jutro nigdy nie nadchodzi tak naprawdę, więc doskonale znasz ten schemat, podejrzewam, i stosujesz go często nie do końca świadomie. Więc pierwszą częścią tego zadania, które polega na tym, aby cokolwiek zacząć i trwale robić, wdrożyć jakiś nowy nawyk, jest zdanie sobie sprawy, uświadomienie sobie, że taka sytuacja nas dotyczy. Tak więc jeżeli w tym momencie powiedziałem coś, co rzeczywiście wywołuje uśmiech na Twojej twarzy i powoduje, że rzeczywiście zgadzasz się z tym, to postaraj się następnym razem, gdy taka sytuacja się zdarzy, że będziesz coś odkładać, że będziesz to próbować przesunąć na następny dzień, po prostu najzwyczajniej w świecie zrobić to. Jeżeli nie od razu w pełnym wymiarze, to chociażby w skróconej jakiejś wersji, a zobaczysz, że efekty szybko przyjdą. Kolejną rzeczą, którą często stosują różne osoby, jest taka wymówka, która brzmi: no, ja to bym chciał schudnąć tyle czy tyle, bo przy x kilogramach to ja się czułam świetnie, ale było to najczęściej 15 lat wcześniej, 20, 30, gdy byliśmy zupełnie innymi ludźmi, i nagle ten przerastający nas wysiłek, który byłby związany z dokonaniem czegoś tak karkołomnego, powoduje, że w naszej głowie odpalają się różnego rodzaju wzorce, które mówią: nie no, daj sobie chłopie spokój, przecież to i tak jest niemożliwe. No jasne, że jest niemożliwe, bo nie jesteś już tą osobą, dlatego nie próbuj nią być i po prostu zacznij robić coś niewielkiego, małego, ale sumiennie, codziennie wyrabiaj w sobie tą regularność i wróć do starych zwyczajów, które sprawiły, że byłeś czy byłaś tą osobą jakiś czas temu. Tak to wszystko właśnie wygląda, bo nie możemy od razu zacząć i mieć tego, co mieliśmy 10 czy 15 lat temu. Kolejną taką rzeczą, którą wiele osób stosuje, jest taka wymówka, nawet to nie brzmi jak wymówka, że teraz to ja mam za mało czasu, nie mogę sobie poradzić, bo nie mogę tego wszystkiego ułożyć i jeszcze dodatkowo mam za mało ruchu. To tak naprawdę ta główna część tej wymówki. I te osoby nie dostrzegają, że styl życia nie składa się tylko z ruchu, ale także z odpoczynku, z regeneracji, z odżywiania, z wielu innych aspektów naszego życia, z którymi musimy sobie poradzić, aby ta cała układanka się zaczęła tworzyć w taki sposób, w jaki sobie to wyobrażamy. Więc ten argument, że mam za mało ruchu, jest tylko jednym z wielu rzeczy, które powinniśmy zmienić. Natomiast dążąc tylko w jednym kierunku, jeżeli chodzi o ruch, o jego zwiększanie ilości, nie osiągniemy tak naprawdę tego celu i będziemy zawsze błądzić i stać w miejscu. Tak więc włącz ruch, ale niekoniecznie w maksymalnie możliwej ilości. 2-3 jednostki tygodniowo na pewno wystarczą. Kolejną pochodną tego rodzaju wymówki, o której mówiłem poprzednio, czyli tego, że mam za mało ruchu, jest to, że wiele osób, wydaje się wielu osobom, że trenują zbyt rzadko, że trenują za mało, że chcą włączać kolejne rzeczy. I to jest częsty błąd, szczególnie u osób początkujących, które trenują rekreacyjnie, chcą poprawić zdrowie i sylwetkę, natomiast robią zbyt wiele rzeczy, zbyt mało intensywnie, zbyt mało dokładnie, starannie, regularnie. Jeżeli chcesz coś robić regularnie, jeżeli zależy Ci na tym, żeby być
osobą konsekwentną, to zacznij od jednego, dwóch zadań tygodniowo i rób je codziennie, ale naprawdę sumiennie. To pomoże i zobaczysz szybko efekty. Obiecuję. Jedną z kolejnych takich rzeczy, która bardzo wiele osób powstrzymuje przed osiąganiem czegokolwiek, są wątpliwości. I o ile są one naturalnym elementem naszego życia, to nie możemy pozwolić, aby to właśnie one przejęły władzę nad naszymi decyzjami. Gdy zastanawiamy się, gdy podejmujemy decyzje, gdy mija czas, tak naprawdę to proces decyzyjny wykonał się już praktycznie sam, ponieważ nie wykonując decyzji, podejmujesz decyzję o tym, że czegoś nie robisz, że wstrzymujesz ten czas, a twój mózg dostaje sygnał do podświadomości, że tak naprawdę nie warto tego zrobić, bo przecież nic się nie dzieje wraz z upływającym czasem. Tak więc, jeżeli wiesz, że na czymś ci zależy, to podejmij walkę jak najszybciej, tego samego dnia, następnego i zacznij to po prostu robić, a zobaczysz, że efekty pojawią się i będą na pewno dużo większe niż ci się wydaje. Następnym takim tematem, który bardzo często się pojawia, jest taka negatywna samoocena, takie samobiczowanie się, coś co powoduje, że czujesz się źle z tym, że czegoś nie zrobiłeś. I o ile można zrozumieć, że jest to trochę taka naturalna obrona, samoobrona naszego mózgu przed tym, żeby usprawiedliwić ten brak działania, to niestety robienie tego, wykonywanie tych mentalnych zabiegów w swojej głowie powoduje, że po prostu zaczynasz coraz bardziej wątpić, coraz mniej wierzyć w siebie i coraz bardziej wierzyć w tę część ciebie, która powoduje, że nie robisz tego, co mógłbyś robić, co powinieneś robić. Tak więc jeżeli tak jest, to spróbuj najzwyczajniej w świecie przestać to robić i powiedzieć sobie, ok, nie udało się, ale spróbuję następnym razem i na pewno będzie lepiej. Zobaczysz, obiecuję. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli podobało ci się to nagranie, to bardzo cię proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcję i dzwoneczka, aby uzyskiwać powiadomienia o kolejnych moich filmach. Tak więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.